Cześć, Tomek Strejch dla fansportu.pl, jest ze mną Piotr Szeliga. Witam Ciebie serdecznie. Witam wszystkich serdecznie, witam. Jak się czujesz po tym zwycięstwie? Znakomicie. Masa wykonanej pracy, masa przepracowanego czasu, a bardzo taką, miałem taką świadomość tego pojedynku i tego, co się dzieje dookoła, więc no naprawdę cieszę się, że wszystko poszło po naszej myśli i tak jak mówiłem, już dedykuję tę walkę mojemu trenerowi, który aktualnie leży w śpiączce, mam nadzieję, że się obudzi, obejrzy to i będzie ze mnie dumny. No właśnie, bo też nawoływałeś wszystkich widzów i kibiców do tego, żeby uczestniczyli w tej zbiórce. Czy możesz coś powiedzieć na przykład, jak to wygląda na ten moment i czy już udało się zebrać dużo funduszy i też jaki jest generalnie też cel tej zbiórki? Wiesz co, ogólnie mój trener aktualnie jest w śpiączce. Zaszły jakieś nieodwracalne zmiany w mózgu i po prostu na pewno będzie potrzebna rehabilitacja, która będzie kosztowała bardzo dużo pieniędzy, nawet i kilkaset tysięcy złotych. Więc a na ten moment nie mam pojęcia dokładnie, ile już jest na Się Pomagam. Pamiętam, że było około 80 albo 90 tysięcy na ten moment. A jaki jest cel zbiórki? No cel zbiórki jest po prostu jego rehabilitacja, tak jak się obudzi. Nie, ja nawet nie mówię o celu, tylko generalnie jaki próg potrzebujecie osiągnąć. Ja powiedziałem, że minimum pół miliona muszę uzbierać i zrobię wszystko, żeby to zrobić. Jasne, no to zachęcamy w takim wypadku wszystkich naszych widzów do tego, żeby dorzucili jakąś chociażby symboliczną złotówkę. Dokładnie, każda złotóweczka to jest bardzo dużo, bo w grupie siła, tak? A coś wiadomo na temat jego stanu, kiedy na przykład można go wybudzić, czy to jest kwestia dni, miesięcy? Na razie sytuacja wygląda tak, że obrzęk troszkę zszedł, więc zobaczymy, no nic nam nie pozostaje, tylko czekać. A możesz powiedzieć, w jakich okolicznościach to się generalnie stało? Bo to było chyba bezpośrednio wynikiem walki, tak? No, zawodowej. Mój trener walczył w formule lightweight, czyli birmańskiego boksu, gdzie formuła jest na głowę pięści. No to jest akurat najbrutalniejsza forma boksu tajskiego, tak? Gdzie można uderzyć również głową. Głową, dokładnie, ale tam się to nie stało po ciosie, tylko po prostu mojemu trenerowi stanęło serce i... No i bardzo długo go reanimowali, tam no przykre sytuacje. Stało w ringu, tak? Rozumiem. To się stało w ringu, z tego co pamiętam, na gali A1. W sumie tak zadam takie pytanie, nie wiem, mam nadzieję, że jest odpowiednie, ale czy dało się tego w jakiś sposób uniknąć? Na przykład, nie wiem, wprowadzić jakieś dodatkowe, wiesz, badania, jakieś takie dokumenty medyczne przed galą? Z tego co wiem, to na gali chyba nie było karetki, czy coś w tym stylu. Więc długo czekali na karetkę. Wydaje mi się, że gdyby nie to, to na pewno stan mojego trenera teraz wyglądałby zupełnie inaczej. Okej, czyli też w sumie swoje zdrowie zawdzięcza ludziom, którzy tam na bieżąco reanimowali go. Dokładnie, bo z tego co mi wiadomo, to około 20 minut go reanimowali. To dużo. No bardzo długo, aż za długo. No, także no przykro, przepraszam, ale to jest bardzo ciężki temat dla mnie do rozmowy i po prostu... Co chwilę coś mi staje w gardle, jak tylko o tym myślę. No jasne, no to trudne chwile i też pewnie dlatego masz utrudniony sposób świętowania akurat swojego zwycięstwa, tak, prawda? Bo gdzieś się przenikają te obie rzeczy. Oczywiście, ale tak mówię, zrobiłem to dla mojego trenera i wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, żeby wygrać tę walkę. Naprawdę wujaszek musiałby mnie zabić na tym ringu, żebym ja przestał walczyć. Nie byłoby innej opcji, bo czy nawet jakby mnie dusił czy coś, czy nie wiem, jakoś dźwignię wyciągał, nie odklepałbym nic. Miałem taki stan umysłu, że nic by to nie dało. No właśnie, wróćmy do może twojej walki, która no, zapewniła akurat chyba dobre sportowe emocje, jak na uruchomienie tej gali. Nie mogliśmy sobie chyba wyobrazić lepszego startu tej gali, jak po prostu knockout w pierwszej rundzie. No i mało tego, walka, która mogła w pewnym momencie pójść w dwie strony. Wujaszek, udało mu się naruszyć ciebie ciosem, na tyle, że złapałeś pewien knockdown i przywitałeś się z glebą, ale bardzo szybko się podniosłeś, wróciłeś z zaświatów. Jak to wyglądało twoimi oczami? Moimi oczami jak to wyglądało? Jak to wyglądało? No, ja powiem wam szczerze, że dużo takich sytuacji miałem ogólnie na treningach i ja nigdy się nie cofam. Ja po prostu nigdy się nie cofam. Wszyscy mówią, że ja trochę jak Tyson jestem, że po prostu idę do przodu i chuj mnie interesuje, czy się to komuś podoba, czy nie. I tak też było tutaj. Im więcej dostaję, tym bardziej idę do przodu po prostu, nie? Więc ze mną wchodzenie, jakby wymiany ze mną to jest... Czyli co, jednym słowem, sposobem na zwycięstwo z Szalim no będzie generalnie to, że trzeba go usadzić i nie dać mu drugiej szansy, bo jak widać, może wrócić z dalekiej podróży. Dokładnie. U mnie nie ma czegoś takiego, że ja nigdy nie odpuszczam.
ja nigdy nie odpuszczam, ja się nigdy nie poddaję, zawsze mocno wierzę w siebie i nawet jakbym, nawet jak byłaby sytuacja patowa bardzo dla mnie, to ja zawsze gdzieś znajdę światełko w tunelu i zawsze próbuję coś działać, więc tak jak mówię, no ciężki kawałek chleba jestem podobno. Słuchaj, no... nie mnie to oceniać, tak? Niech już to robią ludzie. Ja nie mam zamiaru o sobie nic gadać, bo to nie o to chodzi, no. Słuchaj, no można powiedzieć, że nie można sobie wymarzyć lepszego startu gali i generalnie rozwiązania własnej walki, ale powiedz, czy taki był gameplan i teraz już możesz zwrócić ewentualnie, uchylić trochę rąbka tajemnicy, w jaki sposób próbowaliście rozpracować się z trenerem Wujaszka? Wiesz co, plan był taki, że ja jestem bardzo dynamiczny, eksplozywny, jestem szybki, do tego zrobiłem bardzo dobrą bazę tlenową, więc byłem, tak mówię, byłem przygotowany nawet i na 5 rund takiej walki, a jeżeli chodzi o tą moją prawą rękę, tak, no jest bardzo szybka i gdzieś tam cały czas trenowaliśmy tą moją prawą nad lewy prosty, no i tak też weszło, nie? No było widać, że kilka razy kalibrowaliście celowniki, daliście sobie raz po razie, no i było widać, że sytuacja już jest na tyle, nastrojone są celowniki, że no to już będzie tylko pewnie kwestia chwili. Wujaszek skończył tą walkę na noszach, czy coś wiesz na przykład o jego stanie zdrowia na ten moment lub w jakim stanie się w tym momencie znajduje? Nie chcę się wypowiadać na ten temat, to jest mój przeciwnik, szanuję go. Jak ktoś będzie chciał udzielić jakiejkolwiek informacji, to na pewno to zrobi. To nie jest w moich intencjach takie coś, więc tak jak mówię, czekamy po prostu na informacje. No mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i nic złego mu się nie stało, ale wychodząc do klatki wiemy, z czym to się wiąże, tak? Słuchaj, no na twojej twarzy nie widać jakichś wielkich zniszczeń i strat po tej wojnie. Jak wygląda twój stan zdrowia? Czy jakieś kontuzje ci dolegają? Coś cię boli? Mnie boli, bo tam kilka lołów poszło i tak właśnie... Po kolanie, tak? Wiesz co? Nie, na piszczel, bo bardzo dobrze trzymał dystans. Bo ogólnie byłem w szoku tego, jak gość ładnie chodził na nogach. W ogóle myślałem, że on będzie bardziej toporny, bardziej sztywny i w ogóle, bo tak na mediatreningu widziałem, że tak te ciosy trochę pchane były. I powiem wam szczerze, że mnie bardzo zaskoczył, ale ja wiedziałem, że ja jestem bardzo dobrze przygotowany. Wiedziałem, że naprawdę bardzo dużo pracy wykonałem, jeżeli chodzi o pracę na nogach właśnie. I przede wszystkim o tą lekkość, o tlen, więc... No i byłem przygotowany na każdą ewentualność. Słuchaj, po walce jeszcze wyzwałeś Bestię do rewanżu. Chciałbyś z nim stoczyć rewanż, tak? No i powiedz, jak się zapatrujesz na ten pojedynek? Czy uważasz, że to jest do zrobienia generalnie, jeśli chodzi o następne edycje Fejmu? Myślę, że bez problemu. Myślę, że pojedynek z Piotrkiem Piechowiakiem był po prostu no, wypadkiem przy pracy, ale tak miało być. Miałem zrobić 3 kroki do tyłu, 1 krok do tyłu, żeby teraz zrobić 3 kroki do przodu, więc tym się kieruję. Pamiętajcie, że cechą mistrzów jest to, że nigdy nie odpuszczają, tak? Ja mimo tego, że gdzieś tam no, miałem bardzo ciężkie sytuacje po tej walce z Piotrkiem Piechowiakiem, to jednak powiedziałem sobie, kurwa, co to do siebie sam powiedziałem, co ty odpierdalasz, co ty w ogóle, co to za myśli masz, ty nigdy nie odpuszczasz, lecisz dalej po swoje i tyle, i przyjdzie i czas na ciebie, więc tym się po prostu kieruję. Z tego co wiem. Tak mówię, ciężko jest zrobić ciągle to samo i oczekiwać innego efektu, więc po prostu zmieniłem styl działania, zmieniłem bardzo to swoje życie, ukierunkowałem je trochę inaczej, no i jak widać efekty są, więc Albert Einstein miał rację. Słuchaj, no z tego co wiem, to Bestia też jest przymierzany do walki z Popkiem, przynajmniej od pewnego czasu próbuje sobie wychodzić tą walkę. Jak myślisz, to będzie prawdopodobne zestawienie, czy prawdopodobniejsze jest na przykład, że organizacja zestawi ciebie akurat do tego rewanżu? Nie, do rewanżu. A do rewanżu. A ja bym nawet chciał, ogólnie powiem wam tak, ja przyszedłem do Fejmu, żeby zawalczyć z Popkiem. I ogólnie taki był plan, że miał być Piotr Bestia Piechowiak, miał być Kizo i miał być Popek. Tak to wszystko wyglądało, ale że po prostu dałem dupy za przeproszeniem w pierwszej walce, co się już więcej nie powtórzy na pewno, to mam nadzieję, że teraz będzie tak jak trzeba i mogę zawalczyć z Popkiem, mogę zawalczyć z Bestią, mogę zawalczyć z kogo mi dadzą, naprawdę. Ja nie odmawiam walk, ja nie nabijam rekordów, ja chcę walczyć, ja chcę dawać dobre walki widowiskowe. Na koniec jeszcze pozostaje mi zapytać, walka z udziałem publiczności, jakie emocje to w tobie zajebiste budzi? Coś pięknego, marzyłem o tym, spełniłem w końcu swoje marzenie i było dokładnie tak, jak myślałem, że będzie, że ta publiczność będzie mnie jednak niosła i faktycznie niosła mnie, aż czary po prostu mam, jak sobie myślę o tym wszystkim, nie? No to dobrze, to tego ci życzymy i dziękujemy bardzo za emocjonujące otwarcie tej gali. Wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki wielkie.